powiedzieć o paru rzeczach, których doświadczam w procesie uwolnienia w tej mojej drodze. Myślę, że pierwsza to jest taka, że miałam tendencję do udowadniania innym ludziom mojej wartości i bronienia czegoś, co już dostałam w Jezusie. Gdzieś na każdym kroku, gdzieś patrzyłam na opinię ludzką na mój temat, co ktoś o mnie myśli. I męczyło mnie to bardzo. Uczyłam się źle z każdej strony, po prostu osaczona taka tym. No i po prostu, no, co masz wtedy zrobić? Przyjdźcie do taty, przyjdźcie do Jezusa i mu powiedzieć, że Jezu, nie chcę tak, jest mi z tym źle, pomóż mi. I tak się zaczęło. Widzę, że to coraz bardziej słabnie, że liczy się dla mnie to, co mój tata o mnie myśli. Że to, co on o mnie wie. I istotne to jest to, kiedy ty mówisz to do siebie, to jaki jesteś, że jesteś wspaniały. Że jesteś wspaniały. Że to nie jest pycha, tylko to jest właśnie ta pokora. Wobec jego słowa. Wobec jego myśli o tobie. A inną rzeczą chcę powiedzieć o poniżeniu, ponieważ poniżenie było bardzo silne w moim życiu, bo doświadczyłam go w zasadzie od dziecka, z różnych stron, od różnych ludzi, na różny sposób. Dotknęło mnie to coś. Co spowodowało w moim życiu bardzo niskie poczucie własnej wartości. Co spowodowało, że właściwie to chciałam się zniszczyć, na różny sposób to robiłam. Gdzieś tam, no, katowałam się w różny, na różny sposób psychicznie. I no i tak. I teraz, kiedy te prawdy zostały mi objawione, kim ja jestem w Chrystusie, jak cenna jestem, jak jestem skarbem, ja zaczęłam to ogłaszać na co? Te prawdy, że jestem skarbem, że jestem wspaniała, że jestem wspaniałą kobietą, bo to poniżenie dotyczyło mojej kobiecości bardzo mocno. No i pomimo, że wiedziałam i po prostu wypłynęło mi wspaniałego męża z nieba, wspaniałego mężczyznę, który bardzo mnie pokochał, zakochał się we mnie. I po prostu wiedziałam, że jestem dla niego najwspanialszą kobietą, to mimo wszystko w różnych relacjach z różnymi kobietami, kiedy dochodziło do tego, w różnych kontaktach, ja się porównywałam. Ja czułam poczucie zagrożenia w stosunku do tych innych kobiet, mimo że tak na logikę nie powinno w ogóle być, ale to było we mnie gdzieś po prostu tak mocno zakorzenione. To poniżenie i to poczucie, że jestem gorsza po prostu, że jestem no nie taka, jaka jestem w oczach Bożych, jaką jestem kobietą w oczach Bożych, tak? No i to powodowało na przykład zazdrość, tak? I nieuzasadnioną w ogóle. I ja się zwróciłam z tym problemem do Michała Zięciena, ponieważ on kiedy tutaj był, on złożył świadectwo uwolnienia z tego. Mimo, że to jest mężczyzna, tak? To jest mąż. Ja jestem żoną, jestem kobietą. I patrząc na Michała, też no, wydaje się to dziwne, bo to jest taki mężczyzna, jaki jest, więc to jest też dziwne, tak? Że borykał się z czymś takim, no, ale jednak miał taki problem, ponieważ to poniżenie zakorzenione w nim gdzieś od dziecka też to
to spowodowało. I on się pomodlił. Przez telefon mieliśmy kontakt jeszcze, tak? Ktoś tutaj przyjeżdżał, to jeszcze ze mną rozmawiał. Jeszcze się o mnie modlił, jeszcze ogłaszał, jeszcze mówił Duch Święty przez niego do mnie, jaka ja jestem. I jaka ja jestem według Bożej myśli, jaką jestem kobietą, jakim jestem skarbem jako kobieta. I, no i po prostu to, co widzę w tej chwili, to jak zaczęłam ogłaszać nad sobą, po prostu, jeżeli ogłaszasz Boże Słowo, tak? Wbrew temu, co jest zakorzenione, tak? Bo to są demoniczne rzeczy, to są kłamstwa diabelskie po prostu, które są w umyśle człowieka, widzisz owoc. I po prostu widzę owoc. I to chciałam powiedzieć, że to po prostu jest rezultat tego, jeżeli przyjmiesz prawdę Bożego Słowa o sobie, to wyjdziesz z poniżenia, wyjdziesz po prostu z odrzucenia. Jest też to, że ja coraz bardziej swobodnie się czuję, tak? I tu między wami teraz, jak mówię, to jest niesamowite teraz, bo teraz tego doświadczam właśnie w tej chwili, ponieważ Teresa zapytała się o to świadectwo, czy nie złożę. No to wiadomo, że no nie chciałam, tak? Ja jako moja dusza nie chciała tego robić, ale mówię, dobrze, to złożę to świadectwo. I ona powiedziała, że to będzie uderzeniem Goliata między oczy. I ja właśnie teraz tego doświadczyłam. Wzięcia pełnej swobody w Jezusie. I to jest cudowne. I w tej chwili to się dzieje we mnie. Wiedziałam, że coś takiego będzie, ale pierwszy raz mam to. Teraz jak ja cię sunę, to jest niesamowite, bo zawsze czułam się strasznie skrępowana, stojąc przed wszystkimi i mówiąc, ale teraz czuję, jak to odchodzi. I to jest moje świadectwo.